Kraków, marzec 1930 rok. W swoim niewielkim mieszkaniu 42-letni malarz Ignacy Pinkas otwiera list. Szanowny panie, za miłe obrazy z widokami mego ukochanego Wilna najserdeczniej panu dziękuję. Podpisano generalny inspektor sił zbrojnych, pierwszy marszałek Polski Józef Piłsudski. Kto by przypuszczał w rodzinnym Jaśle, że obrazy młodego Pinkasa będą zdobić gabinet belwederski marszałka Józefa Piłsudskiego. Wilno, 1928 rok. Miasto symbol, duma polskości, kolebka romantyzmu, jak pisał Czesław Miłosz. Oto Wilno, ostoja narodowej nadziei i wiary, której symbolem jest ostra brama, a w niej oblicze tej, do której Adam Mickiewicz w inwokacji do pana Tadeusza zanosił modlitwy milionów Polaków. To miasto kultury, nauki, polityki. Miasto, które wydało na świat ojców narodu polskiego. To w końcu miasto Ignacego Pinkasa, który zrozumiał je i umiał w swych obrazach oddać jego charakter i piękno. To miasto człowieka, który tutaj znalazł miłość swojego życia. 11 września 1928 roku w wileńskim kościele świętej Anny Ignacy Pinkas bierze ślub z Marią Kazanowicz. 32-letnią urodzoną w Rosji polską szlachcianką, którą poznał dekadę wcześniej, kiedy po raz pierwszy odwiedził Wilno w 1919 roku jako malarz i rysownik generała Lucjana Żeligowskiego. Tutaj poznał moją matkę, przyszłą swoją żonę, Marię Kazanowicz, którą rewolucja wypędziła z jej starego miejsca na mieszkanie z Mopylową. To była miłość na pierwsze wyjrzenie. Także nie dał sobie wytłumaczyć, że matka ma męża, że czeka na niego, bo rodzice rozstali się z tym, że kiedyś spotkali się w Wilnie. Nigdy do tego nie doszło. I dopiero rok 20 nawała bolszewicka wypędziła nas z Wilna. No oczywista, Pinkas się już zajął tym, żebyśmy wylądowali w Krakowie. Z pierwszego pobytu artysty w Wilnie powstało ponad 100 prac. Pokazywane były na wystawach w Krakowie, Warszawie i Wilnie. Wtedy w recenzjach na łamach tygodnika Świat Michał Asanka-Japoł napisał: w cyklu obrazów poświęconych Wilnu artyście nie chodziło o cyzelowanie, o drobne szczegóły, które odtworzyć może architekt-rysownik. Pinkas szuka przede wszystkim barw plam. Jego obrazy tchną tym nastrojem smutku, który właściwy jest malowniczym zaułkom wileńskim. Artysta umiał przenieść na płótno tajniki mrocznych ulic życia. Pinkas różni się tem od innych współczesnych artystów, że nie goni za efektem, nie dostraja się do upodobań lub zachcianek futurystycznych, ale stwarza swój własny styl. Jak mówi Segantini, maluje samym sobą. I ten własny styl, harmonia w ujęciu, w barwach, czynią go jednym z najbardziej interesujących artystów młodszego pokolenia. Kiedy w 1928 roku Ignacy Pinkas ponownie przebywał w Wilnie, stworzył nowy cykl obrazów z widokami miasta. I uwiecznia właściwie wszystkie najbardziej charakterystyczne budynki tego miasta. Również widok ogólny Wilna, kościoły, które zawsze go inspirowały. Na tym się koncentruje. Tym razem jest to bardziej takie malarstwo linearne. Rok później, w 1929, wydaje tekę litograficzną z wybranymi motywami Wilna. Nie wiemy, czy miał w zamyśle tekę już malując, czy było to odwrotnie, ale rzeczywiście jest to takie malarstwo bardziej linearne, można powiedzieć bardziej graficzne. Do teki wybrał 10 motywów i są to motywy znaczące, bo są to dokładnie te same motywy, które podarował swojemu ukochanemu wodzowi, czyli Józefowi Piłsudskiemu. Jasło, 1906 rok. Ma 18 lat,
dyplom szkoły realnej i pasję, której chce poświęcić swoje życie. Malował, rysował dziecka. Takie śmieszne nawet historie, że potrafił złoty medalik przehandlować z kolegą w drugiej podstawowej za dwa guziczki farby akwarelą. Więc zawsze przy sobie nosił zacięte ołówki i zawsze jakiś szkicownik. Także ojciec jego nawet śmiał się, że jak przyszły panienki w gościnę koleżanki sióstr, to że zamiast się bawić z młodzieżą, to on siada w kącie i rysuje. Kiedy skończył szkołę realną, ojciec życzył sobie, żeby szedł na prawo, a na medycynę. Ojczym odmówił absolutnie. Powiedział, że on chce zostać malarzem. No wtedy zdenerwowany ojciec powiedział, że raczej cię oddam do szefca, niż żebyś został malarzem. Ignacy wściekły na ojca ucieka z domu. Wyjeżdża do Krosna, do siostry, by szukać wsparcia u jej męża, znanego architekta, którego brat przedwcześnie zmarły, był malarzem. Ten jednak odmawia wstawić się za młodym Ignacym. Pinkas jest uparty, nie wraca do rodziny, która przenosi się do Krakowa. Postanawia sam zarabiać na siebie. Dołącza do teatru objazdowego, w którym pracuje jakiś czas. Trafia do Tarnowa, pracuje na dworcu, roznosząc piwo podróżnym. I tam uśmiecha się do niego szczęście. Inżynier Glaser zauważa młodzieńca adresującego list do siostry pięknym pismem i składa mu ofertę pracy przy wykonywaniu opisów projektów architektonicznych w biurze budowy Tarnowskiego dworca. Pinkas nie tylko wykonuje opisy, ale również szkicuje. Tak powstaje nietypowe dzieło, rysunek gmachu nowego dworca. Maluje też portrety kolegów z pracy. Ktoś zauważa u niego talent i składa zlecenie na namalowanie portretu cesarza Franciszka Józefa I. Obraz ma zdobić poczekalnię dworcową pierwszej klasy, więc niemało kosztuje. Honorarium za to zlecenie pozwala Ignacemu wyruszyć do Krakowa i spełnić największe marzenie. Zostaje słuchaczem Akademii Sztuk Pięknych. Jest uczniem Stanisława Dębickiego oraz samego Jacka Malczewskiego. Jest to dla młodego malarza okres artystycznych poszukiwań. Pracuje z modelami, maluje akty i wykonuje do nich szkice, nabywając podstaw artystycznego wykształcenia. Wiedzę o anatomii człowieka czerpie z książek medycznych oraz odwiedzając prosektorium. Odnajduje się w malowaniu portretów i autoportretów w młodopolskim stylu. Gdy wybucha I wojna światowa, ma 26 lat. Wraz ze zmobilizowanymi oddziałami strzeleckimi wyrusza na front. Po utworzeniu Legionów Polskich Ignacy walczy w pierwszej brygadzie. Najpierw w pułku piechoty, a następnie w pierwszym pułku artylerii. W Legionach dosłuży się stopnia sierżanta, a za swoją służbę otrzyma Krzyż Waleczny. Swój szlak bojowy zakończy w 1918 roku internowaniem przez Austriaków w Witkowicach pod Krakowem. Podczas służby w Legionach Polskich artysta nie zaniedbuje malarstwa. Nigdy nie rozstaje się ze szkicownikiem, co widać na fotografiach z tamtego okresu. Koledzy nazywają go żartobliwie Pinkacy, ale on się nie obraża. Wręcz przeciwnie, podchodzi do tego z dużym poczuciem humoru i sygnuje swoje obrazy tym pseudonimem. W czasie pobytu w Legionach Pinkas tworzy wiele dzieł dokumentujących bojowy szlak pierwszego pułku artylerii. Pinkas starał się wybierać takie tematy bardziej kameralne, bardziej sielskie. Stąd widzimy tutaj żeńców nad Styrem, czyli żołnierzy podczas koszenia. Są to tematy, które malarz mógł zaobserwować wszędzie. Mógł je wprowadzić do swojej sztuki niekoniecznie właśnie podczas I wojny światowej, podczas kampanii wołyńskiej. Natomiast on jakby omijał te tematy, które były związane z okrucieństwami wojny. Tego nie zobaczymy u niego. I gdybym miała scharakteryzować ogólnie właśnie
tę część twórczości Pinkasa, to przede wszystkim podkreśliłabym to przywiązanie do wartości malarskich. On posługiwał się plamą, nakładał bardzo cienką kolor. Zresztą jak przyjrzymy się portretowi Tadeusza Millera-Molińskiego, który znajduje się w naszych zbiorach, to zobaczymy taką charakterystyczną dla Pinkasa technikę nakładanie farby punktowo, takimi bardzo delikatnymi pociągnięciami pędzla, zestawianie plam, które z większej odległości tworzą płaszczyznę barwną. Portret Tadeusza Millera-Molińskiego jest rzeczywiście portretem świetnym. Model został wspaniale scharakteryzowany, zresztą podobnie jak dwa portrety Bolesława Roi. Na początku 1915 roku Pinkas namalował taki całopostaciowy portret Józefa Piłsudskiego na podstawie fotografii wykonanej w Turze Dolnym. Ten portret znajduje się dzisiaj w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i został przez artystę ofiarowany komendantowi na imieniny. Obrazy Ignacego Pinkasa zostają pokazane w 1916 roku na wystawie legionowej zorganizowanej w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Wystawa ta została wykupiona w większości przez hrabiego Jerzego Mycielskiego, kolekcjonera i historyka sztuki. Dzisiaj część tej kolekcji znajduje się na Zamku Królewskim na Wawelu. Oprócz tych prac, które mamy dzisiaj w naszych zbiorach, czyli trzech szkiców wykonanych kolorowymi kredkami i portretu Tadeusza Miller-Molińskiego, wcześniej na Wawelu było więcej prac. Niektóre prace z kolekcji Mycielskiego zaginęły, natomiast do niektórych zachowały się zdjęcia. Na nasze szczęście kolekcję Mycielskiego w pewnym momencie fotografował taki krakowski fotograf Antoni Pawlikowski i zachowały się między innymi zdjęcia właśnie koni nad styrem, żeńców nad styrem, a także dwóch przedstawień z namiotami. Była to pierwsza poważna wystawa Ignacego Pinkasa, która zakończyła się sukcesem i jak się okazało, miała przełomowy wpływ na życie młodego malarza z Jasła. I ojciec, pamiętam, dostał za tę wystawę 8 tysięcy lis. Z tymi pieniądzmi poszedł po latach przywitać się ze swoim ojcem. Dziadek się rozpłakał. Jako urzędnik austriacki nigdy nie miał w ręce takiej sumy. No i od tego czasu już nastąpiło takie pojednanie z rodziną. Dziadek zresztą niedługo zmarł w roku 1920, a ojczym opiekował się matką, którą bardzo kochał, i siostrą, która nie wyszła za mąż i mieszkała z matką razem. Kraków, 1930 rok. Ulice Królewskiego Miasta, a na nich 42-letni artysta przy pracy. Ignacemu Pinkasowi w ciągu dekady udało się zbudować pozycję artystyczną w mieście, a nawet zdobyć zainteresowanie Akademii Sztuk Plastycznych w Wilnie, która złożyła mu w 1929 roku propozycję objęcia stanowiska profesora na Wydziale Malarstwa. Pinkas odmówił, twierdząc, że nie jest jeszcze zbyt dojrzałym malarzem. Odkąd przejął w 1920 roku pracownię po Piotrze Nizińskim, utrzymuje siebie oraz swoją przyszłą żonę i jej dzieci, między innymi z malowania portretów na zamówienie. Wiemy, że bardzo często mieszczanie chcieli mieć taki swój wizerunek na ścianie. Były takie portrety bardzo chętnie zamawiane i nabywane. Ale trzeba pamiętać, że malował też portrety dla swojej własnej przyjemności albo rozwijając swoje poszukiwania malarskie, dlatego że powstała cała seria portretów takich prywatnych. Widzimy żonę, która jest zajęta cerowaniem. Widzimy pasierba zamyślonego, bujającego gdzieś tam w obłokach. Widzimy pasierbicę, która jest po prostu szczęśliwa, bo udało jej się zdać maturę, więc jej twarz zdobi szeroki uśmiech. I to są takie portrety, które pokazują, jak Pinkas obserwuje rzeczywistość i jak potrafi oddawać nie tylko cechy charakteru swojego modela, ale również po prostu życie, takie wycinki z życia. Cały właściwie wysiłek malarski jest kładziony na twarz i zwłaszcza na oczy. Natomiast tło i wszystko, co dookoła, jest dużo mniej ważne i po prostu często naszkicowane wręcz bardzo szybkimi pociągnięciami pędzla.
pracuje jak aparat fotograficzny, czyli ustawia ostrość, można powiedzieć, dokładnie na oczy. Tutaj widzimy kontakt z modelem, a to, co dookoła, jest po prostu niewyraźne, tak jak to jest w przypadku obiektywu fotograficznego. Artystę często można spotkać w podkrakowskich miejscowościach, gdzie ze sztalugą i pędzlem pracuje głównie nad pejzażem i portretami. Ale największą kolekcję prac artysty stanowią widoki miast, w których przebywa. W 1924 roku wyjeżdża do czeskiej Pragi, namówiony przez profesora Mariana Szyjkowskiego, filologa i badacza polsko-czeskich stosunków literackich. Prawieroczny pobyt nad Wełtawą zamyka wystawa 46 obrazów architektury miasta. Podsumowując ten cykl, historyk sztuki Felix Kopera napisze: artysta umiał odtworzyć barwny efekt oświetlonych słońcem kopuł i wież, mostów i domów na tle natury, a także starych ulic i charakterystycznych kompleksów gmachów. Nie chodzi mu, jak Stanisławskiemu przeważnie chodziło, o wrażenie subiektywne motywów, ale stara się oddać efekt rzeczywistości. Krajobrazy jego nie tylko odtwarzają wrażenie natury, ale także oddają nastrój chwili. Na przełomie 1922 i 1923 roku artysta przebywa w Gdańsku i na Helu, malując architekturę i morze. Będzie tam przyjeżdżał w późniejszych latach. O ile w Pradze czy w Wilnie pociąga go głównie architektura, romantyzm tajemniczych uliczek, tak nad morzem urzeka go fizyczny typ rybaka, jego twarda praca i nieustępliwa walka z żywiołem. Tworzy obrazy przedstawiające architekturę miast polskich, w tym najważniejszych, Warszawy i Krakowa, które z reguły spotykają się z ciepłym przyjęciem krytyków w okresie międzywojennym. Z kolei publicysta Gazety Krakowskiej Stanisław Primus w 1974 roku dość uszczypliwie napisze o malarstwie Ignacego Pinkasa. Jest to sztuka z kręgu mieszczańskiej tradycji kultury. Artysta zajmuje wobec opisywanej rzeczywistości postawę, którą można by określić jako estetyczną. Przybiera rolę rejestratora wrażeń, klasycznych, malowniczych ujęć obserwatora różnobarwnej urody widzianego świata. Gama kolorystyczna, pewna niedbałość i szkicowość techniki wiąże to malarstwo z okresem Młodej Polski. Znamienną cechą tego nurtu sztuki jest owo niby swobodne, niby wyzwolone z akademickich rygorów, szkicowo niedbałe i artystowskie traktowanie formy. Każdy z tych obrazów czułby się zapewne dobrze w mieszczańskim salonie. Znajdujemy się w pracowni konserwacji papieru i skóry i w konserwacji jest 7 obrazów Ignacego Pinkasa. Wszystkie zabiegi konserwatorskie polegają na zabezpieczeniu obiektu przed dalszymi uszkodzeniami i przywracanie mu walorów estetycznych i ekspozycyjnych. Jeżeli chodzi o mój stosunek do obrazów ojczyma, to z początku jako dziecko dodałem, powiem, że nie lubiłam, bo były dla mnie za mało kolorowe. Ale z czasem przywykłam do tego malarstwa, które zresztą z wiekiem jaśniało. Nawet powiedziałam to raz ojcu, że jako dorosła dziewczyna, że wiesz, tatusiu, im cięższe masz życie, tym jaśniej malujesz. Jastarnia, 1933 rok. Nadmorskie widoki kojąco wpływają na malarza, który pracuje bez wytchnienia. W tym czasie walczy z postępującą chorobą, gruźlicą, na którą zapadł pod koniec 1930 roku. Za namową lekarzy Pinkas porzuca duszną atmosferę pracowni i technikę olejną na rzecz pasteli i lżejszych technik oraz częstszego malowania w plenerze. Pobyt w sanatorium w Bystrej w 1931 roku wyraźnie złagodził objawy choroby oraz zaowocował nową serią obrazów. Kurczące się zasoby finansowe artysty sprawiają, że Pinkas jeszcze więcej maluje, aby zarobić na rodzinę.
Nie zmienia to jednak faktu, że jego obrazy nadal czarują. Wiemy, że spodobały się one na tyle, że część z nich, 10 sztuk, zakupiła dyrekcja Kasy Chorych i wydała w 1935 taki album, coś w rodzaju prospektu reklamowego, album z reprodukcjami 10 właśnie prac Ignacego Pinkasa. Z przedmową w języku polskim i francuskim miało to być wydawnictwo, które miało zachęcać do przyjazdu i podratowania zdrowia właśnie w okolicach Bystrej. Opus Vitae, dzieło życia Ignacego Pinkasa, troska. Alegoryczna postać kobiety, do której studia powstają całe życie artysty. Od młodopolskiej smętnicy, siadającej u dróg, po jasną, lecz smutną kobietę personifikującą Polskę. Twarz jej będzie zmieniać się w ciągu lat i z twarzy o klasycznych rysach zmieni się ostatecznie w zatroskaną twarz chłopki. Jak pisze we wspomnieniach Maria Wolna, gdy niedługo przed śmiercią artysty praca nad obrazem jemu samemu wydawała się ukończoną, w poszukiwaniu głębi wyrazu raz jeszcze zmyje tę twarz, by już nigdy do niej nie powrócić. Ostatnie dzieło to teka litograficzna przedstawiająca Kraków. Niestety teka wyszła nie do końca zgodnie z zamiarami autora. Po prostu Pinkas był już wtedy zbyt chory i nie zdołał skończyć tej pracy, którą sobie założył. Przeglądając tę tekę, to przede wszystkim dla mnie interesujące jest to stałe przywiązanie do wartości malarskich, do palety barwnej, do kolorystyki tych dzieł. Natomiast interesujące jest też kadrowanie, dlatego że artysta wybierał takie nieoczywiste punkty widokowe, z których malował właśnie te fragmenty Krakowa. Bardzo się cieszę, że w dniu dzisiejszym możemy gościć w naszym małym muzeum szczególnego gościa, panią Marię Wolną z Krakowa, razem z osobami towarzyszącymi. Ja bardzo dziękuję za ten pietyzm, z jakim się odniósł pan dyrektor szczególnie i cały zespół tutejszego, prawda, muzeum do sprawy tej kolekcji. To jest to, co miałam w domu i to jest to, co zostawił artysta po śmierci w pracowni. Jeszcze raz dziękuję, bo naprawdę zamknę oczy spokojnie, że te obrazy nie zostaną zniszczone, nie zmarnują się, nie rozsypią się po świecie i zachowają pamięć Ignacego Pinkasa, który tak prywatnie powiem, był ojczymem, ale wszystkim dzieciom życzę takich ojców. Ta darowizna była wyjątkowa dla naszego muzeum. A później zaczęła się praca. Trzeba było te zbiory opracować. W tym czasie pracowała w naszym muzeum pani Anna Wilczyńska-Nowak, historyk sztuki. I ona między innymi częściowo te zbiory opracowała i wydała nawet drukiem taką publikację, książkę Ignacy Pinkas, uczeń Jacka Malczewskiego. Oczywiście wydanie tej pozycji sfinansowała pani Maria Wolna. Dar pani Marii Wolnej spowodował, że staliśmy się właścicielem największej kolekcji obrazów Ignacego Pinkasa w Polsce, bo nagle pojawiło się w zbiorach muzeum ponad 200 jego prac. W ciągu tych kilkunastu czy kilkudziesięciu już lat od tego daru muzeum sukcesywnie co roku stara się zakupić kilka prac Ignacego Pinkasa. Dzięki śledzeniu oferty na rynku antykwarycznym, darom, bo przyznaję, że ciągle wpływają dary do naszego muzeum, jesteśmy w tej chwili w posiadaniu największej kolekcji prac Ignacego Pinkasa w Polsce i myślę, że na świecie. Zajmowanie się malarstwem Pinkasa jest pasjonujące, dlatego że to jest taka troszeczkę podróż pełna przygód, bo ciągle udaje się odnaleźć coś, co dotychczas było nam nieznane. Jakieś nowe wątki, jakieś nowe historie, jacyś nowe postaci, które miały do czynienia z Pinkasem, które przekazują nam albo przynajmniej udostępniają do wglądu swoje prace, które posiadają. Więc mamy nadzieję, że te nasze wysiłki nigdy się nie skończą, nie ustaną i że ta kolekcja będzie się bardzo pięknie poszerzać, bo mamy jeszcze sporo do odkrycia. Thank you.